Dzień dobry, witamy z Kondratowej. Jesteśmy tutaj, przechodzimy z Giewontu i przyszliśmy przy okazji pokazać wam, co dzieje się przy schronisku. Trwa jego remont. Wygląda na to, że ta główna bryła zostanie. Zresztą pokazały się tutaj na płocie, zaraz jej pokażę wizualizację, jak schronisko będzie wyglądać. Ono ma nie zwiększyć swojej wielkości, jeśli chodzi o liczbę miejsc noclegowych, natomiast zostanie dorobiony taki przebudowany, rozbudowana część gastronomiczna, no i schronisko ma zostać odnowione. Te główne prace zapowiadane są na przyszły rok, no ale teraz jeszcze przed zimą, skoro nie ma zimy, trwają tutaj cały czas prace. Widzicie, ten główny budynek pozostał i zaraz zobaczycie tutaj tablicę informacyjną oraz te zdjęcia, wizualizacje, jak schronisko będzie wyglądać po przebudowie. O, proszę zobaczyć, widzicie teraz na swoich ekranach dokładnie, jak to ma wyglądać. Tutaj tablica informacyjna i cały czas trwają tutaj, trwają prace. Tutaj powstał jakiś taki góra ziemi, na której ciężki sprzęt zlokalizowany. No i schronisko ma być oddane dopiero w przyszłym roku do użytku, a dzisiaj mamy takie oto piękne widoki. Niebieskie niebo i piękna pogoda.